Zaczęłabym od tego, że w tej książce Michel Houellebecq mówi, zgadza się z opinią wyrażoną przez Time, że Francja skretyniała. Moim zdaniem to samo zdanie można wypowiedzieć o Polsce. W związku z tym zmieniłabym pytanie. Zamiast pytać, o czym milczą polskie media, spytałabym, jak to się dzieje, że po tym, jak wskaźnik wykształconych ludzi, wykształconych Polaków skoczył prawie o 10%, nie wzrosło czytelnictwo. O czym to świadczy? Moim zdaniem media milczą o bardzo wielu rzeczach, ponieważ nikt nie jest zainteresowany prawdziwą informacją o świecie.